Operacja rozdzielenia bliźniaczek siamskich udana. Jestem bardzo szczęśliwa, że operacja się skończyła. Prywatyzacja PZU, finał sprawy prawdopodobnie przed Trybunałem Stanu. Nie było tajnych rokowań. Odnalazło się czworo Polaków, ale liczba ofiar w Azji nadal rośnie. Hanna Smoktunowicz, wydarzenia. Witam Państwa. Zaczynamy od wielkich nadziei, ale i wielkiego niepokoju niemal dobę po operacji rozdzielenia polskich sióstr siamskich. Stan Olgi i Darii po niezwykle trudnym, ponad 18-godzinnym zabiegu jest stabilny. Jednak dziewczynki pozostaną teraz 10 dni na oddziale intensywnej terapii kliniki w Riadzie. I te właśnie dni zdecydują o tym, czy operacja okaże się pełnym sukcesem. Małgorzata Ziętkiewicz. Tak Olga i Daria wczoraj o świcie jechały na salę operacyjną. Tak wracały przed północą. Najtrudniejszym momentem operacji, trwającym zamiast planowanych 3 godzin 5, była część neurochirurgiczna, rozdzielanie skrzyżowanych nerwów rdzenia kręgowego bliźniaczek. Chodziło o to, by nie uszkodzić żadnego. Udało się. Ludzie zawsze zwracają uwagę na puls pacjenta. Nikt nie zwraca uwagi na puls chirurga. Puls, który podczas operacji jest równie wysoki, jeśli nie wyższy od pulsu pacjenta. Tak, mieliśmy takie momenty, gdy otworzyliśmy układ nerwowy Darii i Olgi, ale mieliśmy też precyzyjny plan i zrealizowaliśmy go, wiedząc, że robimy dla nich coś dobrego. I stres minął. Tuż po operacji rozmawialiśmy z matką dziewczynek. Bardzo jestem pierwszym lekarzem. Już po wyłączeniu kamery powiedziała nam, że wybiera się do sklepu po śpiochy, po 2 pary śpiochów. Operacja się udała, zapewniają saudyjscy lekarze, ale dodają, jest za wcześnie, by powiedzieć coś więcej. Przed zabiegiem dawali Oldze i Darii jedynie 75% szans. Teraz także zagrożenia dla życia dziewczynek są ogromne. Polscy lekarze z przerażeniem obserwowali ten przejazd w świetle fleszy i kamer. Bardzo rozległe pole operacyjne, bardzo długi czas zabiegu, bardzo długi czas znieczulenia, bardzo rozległe blizny pooperacyjne. To wszystko stwarza bardzo duże ryzyko powikłań. O tego typu zabiegach dość ostrożnie się raczej wypowiadamy, ponieważ ten okres pooperacyjny bywa, jest kluczowy tak naprawdę. Operacja jest tylko wstępem jak gdyby do pewnych problemów, które mogą się pojawić. Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy dziewczynki będą w stanie samodzielnie chodzić, czy nie uszkodzono narządów wewnętrznych. Mogą się przyłączyć powikłania związane z układem moczowo-płciowym, ponieważ ta część organizmu też była rozdzielana i operowana. Powinniśmy być umiarkowanymi optymistami, to przede wszystkim, i życzyć dziewczynkom jak najlepiej. Ale prawda jest również taka, że czeka je jeszcze długa, żmudna droga, i ciężkie zadania, trudne dla zespołu leczącego. Najważniejsze teraz to utrzymanie dziewczynek przy życiu. Najtrudniejszy będzie pierwszy tydzień. Małgorzata Ziętkiewicz, wydarzenia. Przejdźmy teraz do wydarzeń politycznych. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek o powołanie kolejnej komisji śledczej. Miałaby ona pokazać kulisy prywatyzacji PZU. Posłowie prawicy, którzy jeszcze wczoraj wniosek SLD popierali, dziś uważają, że z powołaniem komisji lepiej poczekać. Prywatyzację PZU od prawie 2 lat wyjaśnia bowiem inna sejmowa komisja. Niechęć do zaciemnienia obrazu czy do wyjaśnienia? O tym Tomasz Machała. PZU to podobnie jak Orlen, którym zajmuje się już sejmowa komisja śledcza. Jedna z najbogatszych polskich firm, 12 miliardów rocznego przychodu, tysiące pracowników i podobnie jak w Orlenie, bogata przeszłość. Bieg zdarzeń był różny po drodze i być może pytania, które są formułowane, w części są zasadne. Te pytania wiążą się z materiałem, który tuż przed Bożym Narodzeniem otrzymała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Chodzi o wyjaśnienia, jakie przed londyńskim Trybunałem Arbitrażowym złożył były prezes firmy Eureko, współwłaściciela PZU. Według Rzeczpospolitej politycy AWS prowadzili z prezesem Talone tajne negocjacje. Biznesmen miał w ich trakcie słyszeć o łapówce, miał też otrzymywać propozycje nie do odrzucenia. Niewątpliwie jest to bardzo interesujący materiał, i który z całą pewnością
Odegra dużą rolę. Politycy SLD nie zamierzają czekać ani chwili. To wniosek, który dziś złożyli u marszałka Sejmu. Jest sformułowany raczej ogólnie. Sojusz chce, by komisja wyjaśniła całość prywatyzacji największej polskiej firmy ubezpieczeniowej. Skarb państwa na tym najprawdopodobniej paręnaście miliardów złotych stracił. Te rzeczy nie mogą nie zostać pokazane. Zupełnie inaczej na historię PZU patrzą byli posłowie AWS-u. Według tych, z którymi dziś rozmawialiśmy, SLD prowadzi już przedwyborczą grę. Ludzie zrozumieją mniej więcej coś takiego. Ano, Pędziak ukradł, Alej Szaklewski ukradł, Kaczmarek coś tam się jakoś tam radę mianował, Alej Wąsacz jakoś radę mianował, czyli wszyscy są po jednych pieniądzach. Jeszcze wczoraj powołanie komisji popierali posłowie wszystkich klubów. Dziś opozycja uważa, że powinno się z tym poczekać, aż pracę zakończy Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta bada sprzedaż akcji PZU od 2 lat. Jej raport ma być gotowy w marcu. Wnioski będą jednoznaczne. Nie będzie sytuacji, w których byśmy nie ujawnili wszystkich okoliczności. Komisja kierowana przez Józefa Zycha bada jednak tylko, czy w sprawie PZU przed Trybunałem Stanu można postawić byłego ministra skarbu Emila Wąsacza. Komisja śledcza skupiłaby się zapewne na tajnych rozmowach, jakie z Eureko mieli prowadzić politycy prawicy. Nie było tajnych rokowań, były spotkania z panem Talone, było kilka spotkań. Ich przebiegiem będzie się też zajmować warszawska prokuratura okręgowa. W najbliższych dniach podejmie ona umorzone wcześniej śledztwo. Afera prawicy jak na lewicy, mówi się o sprawie PZU, od lat jest tematem rozmów polityków. To, że teraz zacznie ją być może wyjaśniać komisja śledcza, to wynik nie tylko sensacyjnych zeznań byłego prezesa Eureko, ale też, a może przede wszystkim, zbliżających się wyborów. Tomasz Machała, Wydarzenia. Komisja do spraw prywatyzacji PZU być może powstanie, tymczasem komisja badająca Orlen Gate na pewno chce przesłuchać prezydenta. Posłowie wyznaczyli dzisiaj datę przesłuchania. Aleksander Kwaśniewski ma zeznawać 26 lutego. Przesłuchanie ma być jawne, nie wiadomo jednak, czy dojdzie do niego w Sejmie, czy w Pałacu Prezydenckim. Przed siedzibą prezydenta jest Beata Grabarczyk. Powiedz, Beato, czy prezydent stawi się przed komisją w terminie? Dobry wieczór. No tego jeszcze nie wiadomo. Ja dzisiaj rozmawiałam z pracownikami Kancelarii Prezydenta i oni powiedzieli mi, że kalendarz głowy państwa jest znany mniej więcej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. A to by oznaczało, że o tym, co prezydent będzie robił 26 lutego, dowiemy się nie wcześniej niż 15 lutego. Zresztą to jest nie jedyny problem z ustaleniem terminu, jaki ma komisja. Posłowie zaplanowali na 21 stycznia konfrontację Jana Kulczyka z szefem ABW Andrzejem Barcikowskim. Tymczasem pełnomocnik Kulczyka, mecenas Jan Widacki, powiedział, że w tym czasie najbogatszy Polak będzie za granicą. Dziękuję bardzo. Sprzed siedziby prezydenta Beata Grabarczyk. Zmieniamy temat. W Tajlandii odnalazło się 4 kolejnych Polaków, którzy przeżyli trzęsienie ziemi i przejście fali tsunami. Na liście zaginionych Polaków jest teraz 36 nazwisk. Według naszego ambasadora w Tajlandii ta lista mogłaby być krótsza, gdyby nie brak wyobraźni niektórych osób, które przeżyły kataklizm i nie poinformowały o tym ani polskich władz, ani swoich bliskich w kraju. Piotr Maślak. To, co od dnia kataklizmu robi polski ambasador w Tajlandii, zdecydowanie bardziej przypomina pracę detektywa niż dyplomaty. Jeden z tropów w poszukiwaniu zaginionych prowadził pod Bangkok. Tam odnalazł się jeden z turystów, a wraz z nim rodzina, której nie było nawet na liście zaginionych. Wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi, zdrowi i zdziwieni, że ich poszukujemy. Okazuje się, że niefrasobliwość też potrafi zaistnieć nawet w tak tragicznych okolicznościach. Dlatego ambasador jeszcze raz prosi o kontakt wszystkich, którzy byli w rejonie kataklizmu, przeżyli, ale nie poinformowali o tym władz. 9 dni po tsunami południowo-wschodnia Azja powoli i z wielkim trudem próbuje wrócić do normalnego życia. Setki tysięcy ludzi, którym żywioł zabrał cały dobytek, teraz przeszukują miejsca, w których jeszcze niedawno stały ich domy. Tak jak Achisa Chereinpan z Tajlandii. Przed katastrofą sprzedawała turystom na plaży zimne napoje i przekąski. Interes szedł dobrze, towar dowoziła swoim nowym samochodem. Teraz pod gruzami szuka czegokolwiek, co można sprzedać. Nie myślę o tym, co będzie. Teraz myślę o tym, by być silną, by za wszelką cenę zarobić trochę pieniędzy, by się nie poddać. Może któregoś dnia znowu postawię na plaży stragan z jedzeniem i piciem. To, że w rejon kataklizmu może wrócić normalność, wierzą też nauczyciele ze szkoły Ban Kamala na tajlandzkiej wyspie Phuket. Fala zniszczyła tylko parter budynku. Trwa remont. Dziś uczniowie mieli pierwsze lekcje. Na razie na świeżym powietrzu. Temat: fala tsunami. Próbujemy przekazać im wiedzę o tsunami, jak zapobiegać takim tragediom. Próbujemy iść do przodu.
a po lekcjach zajęcia dodatkowe. Wnoszenie do sal wysuszonych ławek, zbieranie tego, co zostało z książek, sprzątanie. Eksperci oceniają, że straty po trzęsieniu ziemi i fali tsunami w całym regionie przekraczają 12 miliardów dolarów. Z całego świata każdego dnia docierają kolejne deklaracje pomocy. Amerykański sekretarz stanu Colin Powell obiecał dziś władzom Tajlandii pomoc w odbudowie systemu ostrzegania przed tsunami. W stolicy Indonezji, Dżakarcie, pojutrze zacznie się konferencja poświęcona odbudowie całej południowo-wschodniej Azji. Piotr Maślak, Wydarzenia. Premier Marek Belka zaapelował, by tak jak reszta obywateli Unii Europejskiej, Polacy jutro w południe 3 minutami ciszy oddali hołd ofiarom kataklizmu w Azji. Przenosimy się do Iraku. Gubernator Bagdadu zabity. Ali al-Hadri został zastrzelony w zasadce zorganizowanej przez rebeliantów w północnej części irackiej stolicy. Gubernator nie uszedł z życiem, mimo że jego opancerzony samochód jechał w silnie strzeżonym konwoju. To pokazuje determinację napastników, a także siłę ostrzału, który został przeprowadzony z kilku stron jednocześnie. Przemocy w Bagdadzie było dzisiaj więcej. W ataku na posterunek policji nieopodal pilnie strzeżonej zielonej strefy zginęło 10 osób, a kolejnych 60 zostało rannych. Gubernator jechał tym samochodem, gdy drogę zajechali mu uzbrojeni mężczyźni. Zaczęli strzelać. Napastnicy podziurawili kulami opancerzone auto polityka. Al-Haidri zginął na miejscu. Rebelianci zabili też jednego z ochroniarzy. Na drodze pojawiły się 2 samochody. Jechały obok. Napastnicy zaczęli strzelać. W tym czasie z przodu nadjechał inny samochód, z którego też strzelano. Tuż potem napastnicy uciekli. Byli to ludzie Abu Musaby al-Zarkawiego, człowieka Bin Ladena w Iraku. On sam przyznał się do zamachu na jednym z portali internetowych. To nie jedyna zła wiadomość z irackiej stolicy. 10 osób, w tym 8 policjantów, zginęło w zamachu w centrum miasta. 60 osób jest rannych. Tuż obok posterunku policji przy wjeździe do zielonej strefy zamachowiec samobójca wysadził w powietrze ciężarówkę zapakowaną po brzegi ładunkami wybuchowymi. Coraz częściej wśród irackich polityków pojawia się pomysł odroczenia wyborów. Nawet sam prezydent Iraku zasugerował, żeby ONZ zmieniła ich termin. Tylko ONZ może stwierdzić, czy wybory mogą się odbyć w terminie, czy powinny zostać opóźnione. Na razie obowiązuje data 30 stycznia. Rosnące zagrożenie sprawia, że wyjazd kolejnych polskich żołnierzy do Iraku jest jeszcze bardziej smutny. W Bydgoszczy żegnano 200-osobowy batalion. Pożegnanie trudne, zwłaszcza dla rodzin. Syn jedzie teraz na 4. zmianę, zięcie z 3. zmiany nie wrócił. I co mogę powiedzieć? No czekam, żeby cali wrócili. Niestety, pożegnania jak pożegnania są trudne. Mam nadzieję, że przywitanie będzie wesołe. Za 5 roku tyle żołnierze będą służyć w Chidni. Magdalena Karpińska, Wydarzenia. A za chwilę w Wydarzeniach kolejne ciekawe sprawy i materiały, między innymi o tym, że ponad połowa Polaków chce mieć broń. O błędzie urzędników, który zwiększy liczbę głodnych dzieci. I o najlepszych polskich piłkarzach, którzy ruszają na Moskwę. Ponad połowa Polaków chce prawa posiadania broni. Jednocześnie zdecydowana większość z nas nie chce, by prawo to mieli wszyscy. W Ameryce prawo posiadania broni gwarantuje konstytucja. Europa patrzy na nie podejrzliwie. U nas rządzący patrzą na nie najwyraźniej jeszcze bardziej podejrzliwie, bo polskie przepisy w tej sprawie są najbardziej rygorystyczne spośród wszystkich krajów Unii. Radosław Kietliński. Broń typu pump action. Własna broń to dla nas gwarancja bezpieczeństwa. Do sklepów z bronią coraz częściej pukają ludzie z zasadniczymi pytaniami. Jak i czy w ogóle można ją kupić? To są ludzie bardzo młodzi, są to kobiety bardzo często. Bardzo często są to osoby starsze. Jednak do tej pory szanse na własny potężny pistolet czy damski rewolwer mieli nieliczni. Piotrek nie chce pokazać twarzy, bo pozwolenie trudno zdobyć, ale łatwo stracić. Jest to droga przez mękę, same nakazy, zakazy, przykazy, wielka kupa papierów. By kupić broń do ochrony osobistej, trzeba złożyć wniosek do policji, list motywacyjny, przejść badania lekarskie, psychologiczne, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Ostateczne tak lub nie, mówi Komenda Wojewódzka. Dostępność tej broni musi być ograniczona konkretnymi i ważnymi powodami. Zagrożenie, potencjalne zagrożenie jest w obecnej chwili okolicznością, która jest niewystarczająca do tego, aby policja wydała takie pozwolenie na broń.
Właśnie przez wymóg motywacji starania najczęściej kończą się fiaskiem. Własną broń osobistą ma około 23 tysięcy Polaków. Ta liczba może wzrosnąć, jeśli przejdzie ustawa o broni domowej, wzorowana na przepisach zachodnich. Trzy konkurencyjne projekty leżą w parlamencie. Zgodnie z nimi broń kupimy łatwiej, ale nie będziemy mogli nosić jej przy sobie. Ma służyć tylko w domu i tylko do ochrony rodziny. Jest to bardzo pozytywna rzecz, ponieważ każdy z obywateli powinien mieć prawo do obrony. Teoretycznie prawo i dziś pozwala policji ograniczyć pozwolenie na broń tylko do domowego użytku. Problem w tym, że procedura się nie zmienia i dla policji wciąż najważniejsza jest nasza motywacja. Bardzo lekka, łatwa do noszenia. Broń palna nie jest już towarem luksusowym, choć oczywiście zdarzają się wyjątki, jak ta Beretta inkrustowana złotem, wartość 7 tysięcy złotych. Broń jest w różnych cenach, od 1200 do 3000 zł i... Taką broń może mieć w zasadzie każdy. Eksperci wiedzą, że rygorystyczne przepisy rozwijają czarny rynek, bo ten, kto chce kupić broń, i tak ją kupi. Łatwiejszy dostęp do broni daje poczucie bezpieczeństwa, ale go nie gwarantuje. Ważne, by wiedzieć, jak się z nią obchodzić. Najważniejsze, kiedy jej użyć. Radosław Kietliński, Wydarzenia. Prawie 1,5 miliona polskich dzieci jest dożywianych w szkołach, bo ich rodziców nie stać na wykupienie obiadu, który kosztuje około 2 zł. Teraz może być jeszcze gorzej, bo cena obiadów może wzrosnąć nawet do 9 zł. A wszystko przez bałagan na górze, bałagan prawny. Małgorzata Mikulska-Rębek. Chodź, odbierzesz sobie porcję. Proszę bardzo. Dla wielu dzieci to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Jakby tu nie było obiadów, to by nie zjadł, mama nie ma czasu gotować. Dzieci nazywają to brakiem czasu, a rodzice mówią wprost. Jeśli będzie podwyżka, to z kupowania obiadu w szkole trzeba będzie zrezygnować. Nie stać by mnie było na tyle, no bo jak się pracuje i niewiele się zarabia, no to jakiś tam... Podwyżka taka duża nie wchodzi w grę. A chodzi o podwyżki cen obiadów. Do stycznia zgodnie z ustawą dzielono koszty obiadu między rodziców i samorządy. Za to, co w garnku, płacili rodzice. Za prąd, gaz i obsługę płacił samorząd. Ministerstwo Edukacji tłumaczy, że brak tego podziału nie zastopuje pieniędzy od samorządów. Przepisy, które są, nigdzie nie zabraniają samorządom prowadzenia stołówek, nie zabraniają również dofinansowywania posiłków. Nie zabraniają, ale nie nakazują, a to oznacza, że biednych samorządów nie będzie na to stać. W tej szkole w Chełmie problem był już rok temu. Zabrakło pieniędzy z pomocy społecznej i z gminy. Biedniejsze dzieci dostawały więc pół porcji mięsa, a dzieci, które same płaciły, całą. Teraz dyrektor szkoły jest niemal pewna, że pieniędzy z samorządu nie dostanie. Na pewno wzrośnie koszt obiadów 2-3-krotnie i będzie koszt obiadów w granicach 8-9 zł. A to może oznaczać więcej głodnych dzieci. No, trzeba będzie coś z tym zrobić. Wiedzą to dzieci, wiedzą też samorządy, które próbują obejść prawo. Pytanie, na jakiej podstawie kalkulować? Nie wiadomo bowiem, jak zaksięgować wydatki na obiady. Nie ma wprost określone, jakie koszty pracy stołówki szkolnej mają być doliczone do ceny obiadów i czy mają być doliczone. Teraz ministerstwo zaczęło szukać rozwiązania. Ma je znaleźć do końca miesiąca. Urzędnicy samorządowi myślą o tym, jak rozwiązać prawny problem ze stołówkami. Myśli też Ministerstwo Edukacji, a to powoduje, że także wiele dzieci będzie myśleć o obiedzie. Tylko myśleć, bo obiad w stołówce może być za drogi. Małgorzata Mikulska-Rębek, Wydarzenia. W polskich uzdrowiskach coraz częściej słychać obce języki. Kuracjusze z zachodu przyjeżdżają do Polski, bo tu za wypoczynek i zabiegi lecznicze płacą często 2 razy mniej niż w swoich krajach. Przyjeżdżają Niemcy, Holendrzy, Skandynawowie, a nawet Amerykanie. Zadowoleni są turyści, zadowolone są uzdrowiska, wszystko dobrze, ale jest pewien wcale niemały problem. O tym Piotr Michalak. Cieplice Zdrój, najstarsze polskie uzdrowisko, doskonale pamięta czasy, gdy każdy z kuracjuszy przyjeżdżał tu ze skierowaniem z PRL-owskich ośrodków zdrowia w kieszeni. Dziś jest podział na tych z NFZ-u i tych komercyjnych, najczęściej z zagranicy. Są bardzo sympatyczni, mili, serdeczni, przyjeżdżają bardzo chętnie. Tym chętniej, że za uroki borowinowych kąpieli u siebie musieliby zapłacić co najmniej 2 razy tyle. Nic dziwnego, że do Cieplic przyjeżdżają nawet z Ameryki. Krzysztof Adamski z New Jersey jest tu już 2 raz. Tu oszczędza i zdrowie, i pieniądze. To jest korzystna sytuacja, jeżeli chodzi o finansową stronę.
Korzystna także dla sanatorium. Dzień pobytu pacjentów z zagranicy kosztuje około 150 zł. NFZ za swoich kuracjuszy płaci jedynie 60. Tylko w ubiegłym roku do Polski przyjechało na leczenie ponad 100 tysięcy osób. To najczęściej turystyka uzdrowiskowa, ale także stomatologiczna. Przy zachodniej granicy wielu dentystów leczy wyłącznie pacjentów z Niemiec. Na kuracjuszach z zagranicy zyska z pewnością polska turystyka. Pytanie, czy nie stracą na tym polscy pacjenci? Pytanie już zadał sobie Narodowy Fundusz Zdrowia. Zagraniczne oblężenie przeżywają m.in. sanatoria w Kołobrzegu, Darłówku, Dąbkach, Mrzeżynie i Międzyzdrojach, a także w Szklarskiej Porębie, Cieplicach, Polanicy i Dusznikach. Niektóre z nich w ogóle zrezygnowały z usług dla NFZ, inne tylko zredukowały liczbę ofert. Obserwujemy rzeczywiście nieco mniejsze, ale naprawdę tylko nieco mniejsze zainteresowanie niektórych domów uzdrowiskowych. Mimo to fundusz w tym roku zwiększył pulę dla kuracjuszy niekomercyjnych. Do Inowrocławia, Dom Energetyki. Ci dziś muszą czekać na swoją kolejkę od 6 do kilkunastu miesięcy. Jeszcze poważniejsze problemy mogą się pojawić, gdy liczba miejsc przeznaczonych dla pacjentów z zagranicy wciąż będzie wzrastać w dotychczasowym tempie. Na przestrzeni 2 lat od poziomu 5% do 20% na przestrzeni 2 lat dynamika dosyć duża. Jeśli taka się utrzyma, NFZ może czekać zimny prysznic. Piotr Michalak, Wydarzenia. 4 miliony euro chce zapłacić Dynamo Moskwa za Macieja Żurawskiego, największą gwiazdę polskiej ligi piłkarskiej. Rosjanie złożyli propozycję także innym reprezentantom Polski, Mirosławowi Szymkowiakowi i Kamilowi Kosowskiemu. Damian Gorawski, też reprezentant, już został sprzedany do Rosji za niemal 2 miliony dolarów. O wschodzie, który kusi wielkimi pieniędzmi i okuszonych, Jakub Sobieniowski. Tak cieszyli się Maciej Żurawski i Mirosław Szymkowiak po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Tak Kamil Kosowski po strzeleniu pierwszego gola w Bundeslidze. Czy podobną radość budzi w nich perspektywa pracy, spacerów i zarabiania w Moskwie? Nie chcą o tym mówić. Za to mówi się o tym dużo w polskich klubach. Być może jest to dowód, że rosyjski rynek futbolowy drgnął. Rosyjscy partnerzy są wiarygodni, zainteresowani polskimi piłkarzami, albo po prostu polscy menadżerowie rozpoczęli ofensywę na wschodzie. Oto przebieg polskiej ofensywy. Na Ukrainie grają już Mariusz Lewandowski i Maciej Nalepa. W Rosji Wojciech Kowalewski, Mariusz Jop i Damian Gorawski. Nie jest wykluczone, że zagrają tam również Maciej Żurawski, Kamil Kosowski i Mirosław Szymkowiak, gwiazdy Wisły Kraków. W klubach żartuje się, że takiej polskiej ofensywy na wschodzie nie było od XVI wieku, od panowania Stefana Batorego. On wojny z Moskwą wygrywał. Cieszy się Roman Abramowicz. Teraz wszystkie wojny transferowe w Europie wygrywa Roman Abramowicz, nazywany carem piłki. Rosyjski miliarder kupił londyński klub Chelsea i wydał na zawodników i trenera już 364 miliony dolarów. A jego CSKA Moskwa wzmocniło się piłkarzem z Argentyny za 10 milionów euro. Na Polaków tyle jeszcze nikt nigdy nie wydał. Grają na wschodzie raczej w średnich klubach, ale nie narzekają. Warunki finansowe, jakie Rosjanie są w stanie zaproponować, kuszą coraz większą rzeszę nie tylko średnich piłkarzy, ale tych z górnej półki. Rosyjskie kluby nie upadają, ale najbardziej znany w Polsce menadżer, m.in. bramkarza Jerzego Dudka, poleca raczej kontrakty na zachodzie. Takie kontrakty zawsze są honorowane i respektowane, bo to są kontrakty potwierdzone przez związek i nie ma żadne ryzyko. Jednak piłkarze coraz częściej chcą ryzykować i biorą przykład z siatkarzy. Dwóch reprezentantów Polski już podpisało kontrakty z rosyjskimi klubami. Już odczuwają korzyści finansowe. W stosunku do możliwości tych zawodników, którzy tu grali, pojechali tam, to jest 300% różnicy. Wyniki sportowe ukraińskich i rosyjskich klubów są jeszcze lepsze. Regularnie występują w piłkarskiej lidze mistrzów. W Polsce dotychczas wschodni kapitał na stadionach kojarzył się przede wszystkim z tym miejscem. Jarmarkiem na stadionie dziesięciolecie, ale z tymi skojarzeniami trzeba skończyć. Zacząć trzeba natomiast się zastanawiać, czy na wschodzie nie znalazłby się ktoś, kto kupiłby nie tylko polskich piłkarzy, ale także jakiś polski biedny klub. Jakub Sobieniowski, Wydarzenia. Jeszcze nie możemy tego pominąć, słowo o nas, o wydarzeniach. Wczoraj oglądalność wydarzeń wyniosła 9,6%. Oznacza to, że nasz program oglądało średnio 3,5 miliona widzów. W dni powszednie to zdecydowanie najlepszy wynik wydarzeń, o 1/3 lepszy niż następny w kolejności. Za chwilę w sporcie o sensacyjnym transferze do Realu Madryt, a w pogodzie, o pogodzie na najbliższych 5 dni. Będzie w Polsce prawdziwa zima, czy nie? O tym już za chwilę. W imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia jutro o 18:45.